słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski. Dzień dobry Państwu. W studiu Polskiego Radia Olga Braniecka i mój gość, dr Andrzej Chmielarz z Wojskowego Biura Badań Historycznych. Podstawowe, można powiedzieć, albo też jedne z wielu publikacji to Teczka Specjalna Stalina, raporty NKWD z Polski 1944-46, współautorstwo monografii Armia Krajowa, szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, spiska 14, sprawa aresztowania generała Grota Roweckiego, wspólnie z Andrzejem Krzysztofem Kunertem, zwalczanie podziemia polskiego na Białorusi 1944-49. A dziś pomówimy o sprawie, która właściwie ciąży na Polsce, na polskim sposobie widzenia przeszłości, naszej historii niedawnej, ponieważ ci, którzy o tym wiedzą, a mam nadzieję, że wie bardzo wiele już w tej chwili ludzi, zastanawia się, jak to możliwe, żeby wszyscy byli odwróceni na świecie i w kraju, kiedy 16 przywódców polskiego państwa podziemnego 26 i 27 marca 1945 roku przyjęło zaproszenie generała Iwanowa, nieznanego nikomu, który potem okazał się szefem NKWD, generałem Sierowem osławionym. Pojechało z nimi do Pruszkowa i stamtąd zostało wyekspediowane do Moskwy. Po 3 miesiącach przebywania na Łubiance odbył się 3-dniowy proces, w wyniku którego posypały się wyroki od 10 lat do 8 miesięcy. 3 z aresztowanych i skazanych nie wróciło do Polski. 4 Kazimierz Purzak, co prawda wrócił, ale zmarł w bierutowskim więzieniu. Jak to było możliwe, żeby w 1945 roku, kiedy wiadomo było z doświadczeń Armii Krajowej, winu, NSZ-u, partyzantów, że polska podziemna armia, polska walka z Sowietami jest właściwie walką na 2 fronty, bo w plecy bez przerwy strzelają Sowieci. Jak w tej sytuacji można było przyjąć zaproszenie radzieckiego generała w przededniu tworzenia rządu jedności narodowej w Polsce? Tworzenia rządu jedności narodowej. Proszę pamiętać, że cała szesnastka, czyli de facto niemal kompletne kierownictwo polskiego państwa podziemnego, stoi przed dramatycznym wyborem. Jeśli przypomnimy sobie, że w lutym zapadają decyzje w Jałcie, które de facto pozbawiają nas suwerenności i wpychają w ręce sowieckie. A jeszcze 19 stycznia generał Okulicki rozwiązuje armię krajową, ale natomiast zostawia sumieniu każdego żołnierza dalsze działanie na rzecz... Nie do końca tak. Wolności. To jest właśnie, mamy w historii niesłychanie złożoną... Czy interpretacyjny? Myślę, że niewiedza o pewnych faktach. Niewiedza, która zresztą była wykorzystywana przez całe lata propagandy PRL-owskiej. Generał Okulicki 19 stycznia wydaje 2 rozkazy. Jeden oficjalny, jawny, który mówi o rozwiązaniu i zachęca, że tak powiem, żołnierzy do dalszej działalności w obronie suwerennej, niepodległej Polski. I 2 rozkaz, który jest rozkazem tajnym, gdzie nakazuje pozostawienie w konspiracji broni, środków łączności, środków finansów, całej kadry podstawowej struktury tego, co stanowiło o sile całego potencjału Armii Podziemnej. To nie jest miejsce, gdzie będziemy się zastanawiali nad tym, dlaczego przyjęto takie, a nie inne rozwiązania i czy one były słuszne. Natomiast, tak jak mówiłem, kierownictwo stoi przed strasznym dylematem. Jak zachować się, w jaki sposób ocenić dorobek 5 lat walki polskiego państwa podziemnego o rzecz najważniejszą, o niezawisłość Polski. Jest przegrana powstania warszawskiego, które pokazuje, że Polska jest osamotniona. Nie może liczyć na nikogo. Kampania wrześniowa, przegrane powstanie warszawskie, przy czym w kampanii wrześniowej to się okazało, że jesteśmy między... Znaczy, oni no są właśnie, między stylą a jesteśmy między młotem a kowadłem. W kleszczach. I tutaj postawiliśmy w
1939 i 1940 roku na ścisły sojusz z aliantami zachodnimi. Historycy dzisiaj kwestionują o pełnej świadomości kierownictwa politycznego, czyli nawet rządu, o wszystkich podjętych decyzjach kuluarowo. Wszystkie narady dotyczące Stalina, Churchilla i Roosevelta. To znaczy, Polacy nie docenili cynizmu Churchilla i właściwie takiej... To nie tylko. Nie wiem, takich skłonności, ja nie wiem, już wtedy do czegoś, co się potem nazwało détente ze strony Amerykanów. Ja myślę, że powiedzmy to tak, mamy i real, powiedzmy nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co później nazywa się w polityce jako realpolitik. Tak. Druga rzecz, zwłaszcza podziemie krajowe, tkwi ciągle w moim odczuciu w tej kulturze postępowania, która była w Europie przed 1939 rokiem. To jest coś takiego, że podpisanych traktatów się dotrzymuje. To jest pewna ufność. To jest XIX-wieczna galanteria i poczucie honoru. Ale proszę zobaczyć, w mentalności polskiej, tej romantycznej, wielkiej, coś takiego jak słowo honoru, zobowiązanie sojusznicze są traktowane niesłychanie poważnie. Serio. To jest serio. W związku z tym zderzenie ze swoistą sowiecką realpolitik, która depcze absolutnie wszystkie przyjęte, uznane wartości europejskie, jest dla tych ludzi ogromnym szokiem. Takie jest moje odczucie. Ale Stalin odczuwał absolutną, znaczy on traktował z pogardą te śmieszne konwenanse, które działały na jego korzyść, bo nikomu nie przychodziło do głowy, do jakiego stopnia on je może łamać. Więc nie obciążajmy winą ani powiedzmy do końca rządu polskiego, ani kierownictwa podziemia polskiego, na tą grę nabrał się zarówno Roosevelt, jak i Churchill. To oni przecież tak de facto byli tymi głównymi oszukanymi i przegranymi. A to, że przy okazji nas wepchnięto w ręce Stalina, to jest po prostu dalszy ciąg naszych, powiedzmy, tragedii z 1939 roku. Ja nie wiem, czy to się zaczęło, panie doktorze, w 1939, czy przypadkiem Stalin nie nabrał już takiej absolutnej awersji i chęci zemsty na Polakach, nie tylko za 1612, co się teraz Putinowi przypomniało, ale przecież za wojnę bolszewicką 1921. Ja myślę, ja nie jestem takim zwolennikiem. To był dla niego niebywały cios personalistycznego podejścia do historii. Myślę, że tutaj jest coś ważniejszego. Cynizm Stalina, powiedzmy, w realizacji określonej idei, gdzie on nie wahał się ani w stosunku do Polaków, pokaże tylko w jednym kierunku. Jugosławia, Tito, sojusz komunistów z Michajłowiczem i czym się to skończyło. Osobna, zupełnie niesłychanie ciekawa sprawa, zwłaszcza wtedy, kiedy dyskutujemy nad tym, czy był realny sojusz na przykład w Polsce między podziemiem londyńskim a podziemiem promoskiewskim. Ja zawsze wtedy odpowiadam, proszę zobaczyć, czym się skończyło w Jugosławii. No tak. Dobrze, ale wróćmy do sytuacji, w której no już się stało. Stało się, 16, tylko że jest jeszcze jeden. 16 przywódców polskiego państwa podziemnego jest już na Łubiance. Równocześnie tam się odbywa zjazd aliantów w sprawie między innymi rządu jedności narodowej Polski. Równocześnie Polska upomina się o 15, ponieważ generał Okulicki jest traktowany jak trędowaty. Zarówno alianci mają zapowiedziane, że o niego mają nie walczyć. No, nie mogę się z tym zgodzić. Proszę się nie zgodzić, ale Polska mówi, tak, Okulicki, nie, to my tych 15 poprosimy. 15 się bierze stąd, że powiedzmy Stemler-Dąbski jest tłumaczem i w oficjalnej korespondencji nie jest jako 16. 16 było wszystkich zatrzymanych. Ale ja bym chciał zwrócić jeszcze na jeden drobiazg, o który nam umyka. My tak gładko przechodzimy do porwania. Nie przechodzimy gładko. Gładko w tym sensie, że nie interesuje nas, co się wydarzyło. Natomiast mało kto pamięta o tym, że przez cały luty i długi kawałek marca, bo propozycja rozmów pojawia się w początkach lutego 1945 i oficjalni delegaci zarówno generała Kulickiego, jak i później
z ramienia delegata rządu przez prawie miesiąc rozmawiają i dyskutują z Pimienowem. Odbywa się cały szereg spotkań. Jankowski ma żelazny list. Tutaj jest niewyjaśniona rola oficerów PAL-u, ale to jest znowuż, powiedzmy, jakby osobna rzecz. Nas interesuje, dlaczego przyjmują. Dlaczego oni przyjęli? Dla mnie, ja znajduję tylko jedno wytłumaczenie. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Niezwykłe poczucie odpowiedzialności za kraj, za żołnierzy, za ludźmi, którymi się dowodzi. Z drugiej strony i Jankowskiemu, i Okulickiemu do głowy nie przychodzi, tego jestem akurat chyba na 100% pewien, że można nie dotrzymać zawartego w Jałcie kompromisu, który zapowiada wolne wybory Polski, w Polsce. Proszę zobaczyć, dla tych ludzi możliwość zakończenia jednak wyniszczającej wojny, gdzie jest, powiedzmy, wojna w kraju. Ci ludzie stoją przed dylematem wywołać wojnę trzecią w Polsce bratobójczą, bo do tego siłą rzeczy to by się sprowadziło. W momencie, kiedy istnieje szansa politycznego rozwiązania. W związku z tym mówi, no trudno, kompromis, zgniły kompromis zawieramy, rozmawiamy z Rosjanami, by nie mogli nam zarzucić, że uchylamy się od rozmów, dlatego oni nas negują, bez względu na ryzyko, jakie nam się grozi. I według mnie świadomie podejmują ryzyko. To nie dlatego, w momencie, kiedy to nie jest następnego... Nie, to jest, tylko to niestety... świadomość, straceńcza świadomość, że trudno, że to ma być, to że będzie. To jest gra ostatniej szansy. Że być może przyjdzie im zapłacić za to głową. Ciężko. Ale cel jest, o który się toczy walka istotniejsza. Dlatego następnego dnia, mimo że nikt się nie pojawił, reszta ministrów stawia się, bo przecież mogli nie przyjść. Druga rzecz to jest, powiedzmy, sam proces. To jest zachowanie się poszczególnych ludzi na procesie. Po prostu okazuje się, że pół wieku to zbyt mały dystans do pewnych spraw. Ale mało pół wieku, panie doktorze. Ja wyczytałam i dowiedziałam się od moich kontaktów, których jako prasowy dziennikarz nie ujawnię, że na przykład w ogóle Sąd Najwyższy Związku Radzieckiego zrehabilitował wszystkich 16 oskarżonych w 1990 roku. Wiosną 1991 przekazano Polsce pierwszy komplet protokołów z przesłuchań 16, tak mam tu napisane, uprowadzonych przez NKWD. Miał on być, ten komplet, opublikowany latem 91. W rzeczywistości książka ukazała się w grudniu 93. Ani jeden egzemplarz z kilkuset wydrukowanych nie dotarł do księgarni. Była to zapewne pierwsza książka pułkownik, pierwszy prohibit III Rzeczypospolitej. Wszystkich 800 egzemplarzy wykupił Departament Wychowania Wojska Polskiego i dopiero w 1995 roku ukazał się zbiór dokumentów radzieckich z procesu 16. Proszę mnie poprawić, ja wtedy zwrócę się do moich źródeł. Akurat wspólnie z Andrzejem Kunertem opracowywaliśmy ten tom, o którym pani mówi, że poszedł na półkę. Nie na półkę, tylko do Departamentu Wychowania Wojska Polskiego. To jest parado. Ale to właśnie departament umożliwił publikację, dlatego że nie było chętnych wówczas na to, by te protokoły opublikować. A czyż był dodruk, że zapytam podstępnie? Nie, nie było. Sprawa, że tak powiem, umarła śmiercią naturalną. Dopiero później, kilka lat, kiedy się zmieniły radykalnie pewne rzeczy, był możliwy w rytmie, prawdę mówiąc, zupełnie nowe wydanie. Natomiast jeśli mówimy, to jest tak. To, że te protokoły dotarły, to jest niewielka cząstka kilkudziesięciu protokołów, kiedy akta sprawy numer 7859 liczą ponad 36 tomów. I dla mnie rzeczą bolesną jest to, że mamy dzisiaj 2007 rok, rehabilitacja faktycznie miała miejsce w 90 roku, czyli w ciągu 17 lat nie zadbaliśmy, by tak ważne dokumenty ściągnąć w kopię do Polski. Muszę podać tutaj niestety, to wtedy ówczesny konsul w Moskwie, pan Michał Żurawski, dzięki znakomitym kontaktom, zresztą z potomkiem naszej pisarki, pani Marii Rodziewicz, prokurator, który prowadził sprawę rehabilitacyjną, czyli gdzieś z korzeniami polskimi, nieżyjący już niestety, pan Rodziewicz umożliwił wykonanie tych kopii. Ale potem człowiekiem odpowiedzialnym za kontakty, pisze Władimir Bukowski, znany dysydent i autor słynnej książki Teczki specjalne Stalina, które pan opracowywał,
On pisze i mówi, że wtedy szefem archiwów radzieckich jeszcze w 90 roku, a potem już po puczu rosyjskich, był niejaki profesor Rudolf Pichoja, który tu przyjeżdżał z dokumentami katyńskimi przecież. I on to właśnie był takim posesjonatem jak z sagi rodu Forsajtów. On miał te archiwa i on nie chciał ich nikomu dawać. Nie. Powiedzmy, czy jest, ja wtedy w latach 90. byłem członkiem Wojskowej Komisji Archiwalnej, która przez długi okres badała różnego rodzaju akta. W tym nie było wtedy żadnych trudności. Natomiast nikt oficjalnie, czy powiedzmy ówczesny IPN, nie było pogody. Nie występował w ogóle o zgodę na skopiowanie. Zresztą wtedy akta nie były jeszcze pod Pichoją, tylko były w prokuraturze wojskowej. Mhm. Jak to akta rehabilitacyjne, była duża szansa na ich pozyskanie. No, ale teraz wtedy udało nam się przecież między innymi wykopiować materiały dotyczącego tak zwanego zeznania własnego Okulickiego, o propozycji z maja Okulickiego, współpracy, dogadania się jeszcze ze Stalinem. Ja mówię dogadania w cudzysłowie. Dlatego, że Okulicki o pewne rzeczy, że tak powiem, walczy do końca, będąc na straconej pozycji. To się okazało na ostatecznie straconej pozycji. Jeszcze próbuje zaproponować, żeby jednak rozwiązać problem, że bez ich udziału, bez jego udziału nie ma możliwości załatwienia, powiedzmy, spraw polskich. Zostaje to wszystko doktorze, odrzucone. Zeznania w takiej sytuacji ja traktuję bardzo osobno, ponieważ tak się składa, że czytam akta i zeznania i przesłuchania i protokoły filtracji, na przykład o flagowców z Woldenbergu, którzy przed oficerem NKWD muszą opowiadać o swoim życiu i tak, o swoich kolegach. Jest zupełnie coś innego. Ale ja kiedy, mówię o czym innym w tej chwili. Tylko kiedy pisze się tak zwane zeznanie własne. Tak. Nie, chciałam powiedzieć, że jestem jak najdalsza i nie mogłabym osądzać nikogo, kto staje przed radzieckim trybunałem i zeznaje, nie, to się z panią prawda? I składa zeznania samooskarżające się także, bo nie mówię akurat o generale Okulickim, ale mówimy, zobaczyć, mamy Stypułkowskiego, który w obliczu sowieckiego sądu mówi, nie przyznaje się, jestem niewinny. Mamy Pajdaka, zresztą fascynująca historia. Do dziś dnia nie wiemy, dlaczego Rosjanie go wyłączyli z procesu. Przecież on jest sądzony w zupełnie osobnym. Niepotwierdzone wieści mówią, że postawa Pajdaka była tak bezkompromisowa, tak jednoznaczna, że w przypadku Stypułkowskiego i Pajdaka świadczy o niesłychanie wysokiej umiejętności oceny sytuacji. Jeden i drugi w mojej ocenie zdał sobie sprawę, że gra jest skończona, przegrana. W związku z tym jedyne, co można zrobić, to pójść w ślady Trauguta przed sowieckim sądem, oskarżać Sowietów. Jedni wrócili, drudzy nie wrócili. Jak mówiłam, Kazimierz Pużak wrócił, trafił do więzienia polskiego. Z tym, że tam zostaje raczej zamordowany niż umiera. Został zamordowany. No, sądzę, że generał Okulicki też nie umarł na grypę. Ani Stanisław Jankowski, ani trzeci był Jasiukowicz. Wiem, że Okulicki prowadzi głodówki, protestuje. Tak. Proszę powiedzieć w takim razie. I teraz... My nie mamy właściwie dokładnej wiedzy, nie mamy protokołów, nie mamy dokładnej wiedzy i właściwie się przez 50 lat o tym nie mówi, no bo to wciąża przecież ale Rosjan. To... Natomiast jeżeli chodzi o efekty, o następstwa, no to chwileczkę, no to już powstaje rząd jedności narodowej. Tak, proszę jak zobaczyć, sobie w jakiej scenerii, Stalin, w jakiej scenerii w momencie ogłaszania wyroku podpisuje no momencie się. Ogłaszania wyroku, zaraz potem arianci wycofują uznanie rządowi londyńskiemu, no bo jest już, spojrzeli na mapę, mamy, tu proszę jest Lublin i tu jest polski rząd na ziemiach polskich, chwała Bogu, przestajemy z tymi nieszczęsnymi Polakami się bujać po całym świecie, mamy ich w Polsce. No to jest to, o czym pisał 15 lutego 45 w liście do Fieldorfa Okulicki, przewidując właśnie ten scenariusz, że na pewno znajdzie się grupa, która zostanie wepchnięta w ręce Sowietów, a Anglicy z innymi otrą rączki i powiedzą, no jest legalny rząd. No i tak się niestety stało, panie doktorze. Czy pan sądzi, że tych 16 znalazło godne miejsce w naszej pamięci, w naszej świadomości, w historii, w podręcznikach? To jest pytanie bardzo celne. Moim zdaniem w ogóle
polski opór antykomunistyczny. W to wliczam również te wszystkie sprawy z początku 1945 roku. Nie ma właściwego miejsca, bo któż wie, poza tym, że zostali porwani, ale o całym podłożu. Dlaczego zlikwidowano? Bo zlikwidowano, usunięto z politycznego życia, bo to było najpoważniejsze zagrożenie. To była dekapitacja polskiego państwa podziemnego. Oczywiście. Zrobiono egzekucję na warstwie kierowniczej. To dlatego potem mamy, że tak powiem, wycinanie ze wszystkich miejsc, rugowanie całej inteligencji związanej z obozem, jak to się wtedy mówiło, londyńskim. Mm-hmm. W to miejsce przychodzą kadry mierne, wierne, ale bierne, bo inaczej tym państwem Bierut z Gomułką nie byliby w stanie rządzić. Gościem moim był pan dr Andrzej Chmielarz z Wojskowego Instytutu Badań Historycznych, a żegna się z